Szczęść Boże, coś wam powiem. Pamiętacie słowa skuszenia Jezusa, gdy powiedział szatanowi: nie będziesz wystawiał Pana Boga na próbę? Tym jest żądanie znaku. Uczyń cud, a ja uwierzę. Zrób jakiś pokaz, a będę twoim świadkiem. Bóg nigdy nie czyni znaków dla samych znaków. To nie jest jakiś występ iluzjonisty, który swoimi numerami zachwyca widownię. Skoro niewystarczające są różne uzdrowienia, że niewidomi widzą, chromi chodzą, a zmarli wracają do życia, to co jeszcze musi się stać, żeby człowiek uwierzył? Ludzie stawiają warunki, jakie musi spełnić Bóg, żeby w Niego wierzyć. Te próby wymuszenia znaku trwały aż do śmierci Jezusa, gdy wisząc na krzyżu słyszał: zejdź z krzyża, a uwierzymy Tobie. Ale Jezus nie poddaje się naciskom. Kwituje to mniej więcej tak. Nawet cud was do wiary nie doprowadzi. Najpierw zrzućcie swoją zatwardziałość. Czekając na znak od Boga, a nie otwierając swojego serca na to, co On nam daje nieustannie, sprawiamy, że życie staje się coraz trudniejsze. W Jezusie jest coś więcej niż mityczny Jonasz czy mądry Salomon. W Jego śmierci i zmartwychwstaniu jest światło, które rozświetla nasze ciemności. Jeśli tego nie dostrzegamy, to gubimy się, poszukując innych znaków. W Jezusie nie ma żadnych niejasności. Wszystko, co mówi wobec tłumów, jest spójne. Być może zakładamy, że Ewangelia jest dla nas za trudna, żeby żyć nią na co dzień. Prośmy więc o światło i moc Ducha Świętego, żeby uczyć się ją przyjmować taką, jaka jest, a nie jakiej oczekujemy. Okazuje się, że często jest w nas postawa stawiania na swoim i żądania i dopominania się o to, co sami uznajemy za dobre dla siebie. To postawa faryzeuszy, którzy żądają znaku. Wygląda na to, że osoba Jezusa nie wystarcza, nie przemawia do ludzi. O wiele głośniej przemawia własna pożądliwość. Jest to obraz nas samych, którzy często przychodzimy do Boga i prosimy o spełnienie naszych żądań. Błagamy o cudowną ingerencję w naszych sprawach codziennych. Zapominamy o tym, czego chce od nas Bóg. Sprawiedliwości, życzliwości i pokory. Wszyscy czekamy na znaki, które zmienią nasze życie i tym samym nasze postępowanie. Jezus jest znakiem, który wskazuje nam nasze ogromne możliwości, ale też i ograniczenia. Nie jesteśmy Bogiem, ale zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Tymczasem to my jesteśmy znakiem, który ma zmieniać oblicze tej ziemi. Swoim świadectwem życia dajemy znaki, którymi inni ludzie podążają, aby być szczęśliwi tu i teraz. Słuchając Chrystusa i podążając za Nim, nigdy nie grozi nam zagubienie na wyboistych drogach naszej codzienności.